Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Trzej pijani mężczyźni w wieku od 19 do 23 lat zaatakowali mieszkańca Indii. Najpierw doszło do awantury pomiędzy właśnie tymi trzema mężczyznami, którzy kłócili się z obywatelem Indii. Do obrony stanął mieszkaniec Wrocławia i doszło tam do przepychanki pomiędzy tymi mężczyznami. Ktoś powiadomił ze świadków tego zdarzenia, policjanci byli w pobliżu. Już po kilku minutach tych trzech mężczyzn zatrzymano. Mieli od blisko 1 do 2,5 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu najpierw zostali przesłuchani przez policję, a następnie doprowadzeni do prokuratury. Na chwilę obecną zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy w postaci przesłuchań świadków, analizy monitoringu, a także rozmów i przesłuchań osób zatrzymanych w tej sprawie pozwolił na wysnucie już pewnych wstępnych wniosków. Otóż prawdopodobnie jeden z mężczyzn zatrzymanych usłyszy zarzut znieważenia na tle narodowościowym, natomiast wszyscy trzej zatrzymani usłyszą zarzut pobicia, ponieważ wszyscy brali udział w tym zdarzeniu. Czynności prowadzone przez policjantów potwierdziły też, że jeden mężczyzna posiadał przy sobie kilka porcji marihuany i dodatkowo on odpowie za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawcy pochodzą z małych podwrocławskich miejscowości. Prokuratura nie ujawnia ich nazwy. Jednemu z napastników grozi do 5 lat pozbawienia wolności, dwóm do lat 3. Marian Maciejewski, Echo 24.